Chaplina na plantacji pomidora odmiany Brixton. Widzimy, że w zasadzie rośliny są zgaszone, jeśli chodzi o liście nie ma, ale łodyga w dalszym ciągu żyje. Jest to cechą charakterystyczną dla tej odmiany, że ona właśnie w pewnych warunkach ma tą do siebie, że nawet po zastosowaniu agrostymu roślina od razu nie siada, natomiast łodyga jeszcze w dalszym ciągu się broni. Widać tu potężne rośliny. Generalnie system korzeniowy bardzo mocny, warunkowany odpornością na fusarium. Proszę, ta roślina, już połowa owoców spadła. Proszę zobaczyć, jak się pięknie oczepuje. To praktycznie jeden owocek został, mały. Wszystko jest jak w najlepszym porządku. No generalnie rzecz biorąc, widzimy, że to jest gruby owoc. W tym roku 95 gram, w zeszłym roku to był owoc, który miał około setki, 2-3 komorowy, proszę, tu dwie komory, piękna struktura wewnętrzna, gruba ścianka i jedna rzecz, najistotniejsza chyba w uprawie, przede wszystkim ta odmiana jest odmianą ze względu na silny wzrost zalecaną do zagęszczenia nie większego niż 22 tysiące sztuk na hektar. Tu jest akurat 22. Niektórzy robią 18 i mają równie dobry efekt. Po prostu wszelkiego rodzaju zagęszczanie tej odmiany na plantacji prowadzi do tego, że roślina później będzie się, że tak powiem, gasić. Proszę zwrócić uwagę na to, bo to jest też uwaga techniczna. Widzicie, że po zastosowaniu agrostymu owoc dojrzewa, ale roślina praktycznie do końca prawie nie gaśnie. Tu widzimy błęciny po przejściu kombajnu. Roślina do samego końca się broni. Co tu widzimy? Wydajności na tej odmianie, nawet przy słabym roku, bo ten rok nie jest korzystny tutaj właśnie w rejonie Kotlina, wystąpiły opady, ale w najmniej sprzyjającym okresie. Wtedy, kiedy były niepotrzebne, zasklepiły glebę, ogólnie wszystkie odmiany zdrobniały. Co jeszcze na temat Brixtona? Odmiana bardzo wszechstronna, kostka, sok, praktycznie rzecz biorąc wszystkie możliwe systemy przetwarzania. Proszę zwrócić uwagę na to, jest to odmiana o bardzo dużym potencjale plonotwórczym, a przede wszystkim jedna rzecz jest najbardziej istotna tutaj, że nie ma suchej zgnilizny wierzchołkowej, co jest bolączką wielu odmian. Wiąże się to z bardzo silnym systemem korzeniowym, a dodatkiem do tego jest odporność na fuzarium, rasę korzeniową, co daje wzmocnienie rośliny oraz odporności na nicienie. Tutaj mamy zbiór na poziomie 100-110 ton na hektar, gdzie przeciętnie na przykład na odmianach wczesnych przy złych warunkach, które były, uzyskiwano plon nie większy niż 50 ton. Tu mamy średnią masę owocu Brixtona, tu jest trochę rozrzucony, a tutaj obok mamy standardową odmianę konkurencyjną. Widzimy wielkość ścianki, wielkość owocu i jego grubość. Z tego owocu naprawdę zrobi się wszystko. To jest owoc na kostkę, na wszystkie możliwe przerobowe elementy. Dziękuję Państwu bardzo i zapraszam do współpracy.